Klasa pani Gradulskiej ma 45 piłek tenisowych do zabawy na przerwie. Zawsze, kiedy rozwiązuję jakąś zagadkę, staram się zapisać wszystkie informacje, które w takim zadaniu występują: czyli mają 45 piłek tenisowych. Na początku mieli 45 piłek. Potem treść zadania mówi nam, że 19 piłek w trakcie zabawy wylądowało za płotem, a 6 piłek po prostu zniknęło. Tak się zdarza. Ile piłek zostało w klasie pani Gradulskiej? Zawsze staram się pomyśleć, gdzie jest początek tej sytuacji, od czego to wszystko się zaczyna. Zaczyna się od tego, że klasa pani Gradulskiej ma 45 piłek. I co się dzieje potem? Mamy coraz więcej piłek? Czy w jakiś sposób je tracimy? Na początku klasa ma 45 piłek, a potem 19 z nich ląduje za płotem. Jeżeli wyrzucone zostają za płot, to znaczy, że klasa je traci, że ma mniej. Mało tego, okazuje się jeszcze, że kolejne 6 znika. Te 19 i te 6 to piłki, które klasa straciła. Jeżeli klasa traci piłki, jeżeli z tych 45 część traci, to powinniśmy je odjąć. Inna podpowiedź, która wskazuje na odejmowanie jako działanie, którego trzeba tu użyć, to to pytanie. Treść zadania pyta nas, ile zostało. Możemy podejrzewać, że klasa pani Gradulskiej. Nie ma wszystkich piłek, z którymi zaczęła zabawę, że coś jej zostało po tym, jak coś jej zniknęło. Zatem prawdopodobnie jakieś piłki musimy tutaj odjąć. Ale i tak mamy w tym zadaniu powiedziane wszystko dosłownie: 19 piłek zostało wyrzuconych w trakcie zabawy za płot. Klasa je straciła, więc powinniśmy je odjąć od liczby piłek, które klasa miała na początku. Kolejne 6 zniknęło, więc jak już odejmiemy 19, to jeszcze musimy odjąć kolejne 6. No to zróbmy to wszystko. Odejmijmy najpierw 19. Zaczynamy od 45 piłek tenisowych, i chwilę później, 19 z nich dzieci z klasy pani Gradulskiej wyrzucają przez płot, więc je odejmujemy. Stracili je. Ile to będzie? Jeżeli spojrzycie na pozycję jedności, czyli kolumnę całkiem po prawej, to mamy 5 jedności odjąć 9 jedności. Ponieważ 5 to mniej niż 9, to musimy coś tutaj pożyczyć z wyższego rzędu, albo jak mówią Amerykanie, przegrupować. Zobaczmy, co się dzieje w kolumnie dziesiątek. Zamiast 4 dziesiątek, niech tutaj zostaną 3 dziesiątki, a tę jedną pożyczoną zamieńmy na jedności, będzie z niej 10 jedności i dodajmy do tej piątki jedności. 5 dodać 10 to razem 15 jedności. Teraz możemy już łatwo i przyjemnie odejmować. 15 odjąć 9 to będzie 6, bo 6 dodać 9 to 15. W kolumnie dziesiątek 3 dziesiątki odjąć 1 dziesiątka to będą 2 dziesiątki, czyli razem 26. Ale chyba jeszcze nie skończyliśmy. Nie skończyliśmy, bo to tylko liczba piłek, które nam zostały po rzuceniu przez płot 19 piłek. Ale przecież jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę tych sześciu, które zniknęły. Musimy również odjąć 6, żeby uwzględnić te 6, które zniknęły. No to zróbmy to. Zaczęliśmy od 45, 19 z nich poleciało za płot, zostało klasie 26, potem jeszcze 6 zniknęło, czyli od tych 26 odejmujemy. Zniknęły, czyli ich nie mamy, czyli mamy mniej niż mieliśmy, czyli odejmujemy. Odjąć 6. Ile zostało? 6 jedności, odjąć 6 jedności, to się równa 0 jedności. 2 dziesiątki, odjąć, nic tu nie ma, odjąć nic, to będzie to samo 2, 2 dziesiątki. Ile po tym wszystkim klasie pani Gradulskiej zostało piłek? Zostało 20 piłek. Na początku mieli 45, potem stracili za płotem 19 z nich, odjęliśmy te 19, zostało im 26. Potem jeszcze 6 z tych, które zostały, zniknęło, więc od 26 odjęliśmy 6. I na koniec po uwzględnieniu wszystkich strat zostało klasie 20 piłek.